Do opinii publicznej przedostały się informacje, które wzbudziły kontrowersje, dlatego dementuję, nie będzie rozbiórki hali Trapez, mówi prezydent Leszna Łukasz Borowiak. Władze miasta wolą wyłożyć pieniądze na budowę nowego obiektu niż inwestować w halę Trapez, która powstała 30 lat temu, wymaga remontów i termomodernizacji. Wstępne koszty zadania sięgają prawie 8 milionów złotych. Za te pieniądze można stawiać nową halę, na przykład na Grzybowie, bo właśnie taką lokalizację wskazuje prezydent. Tylko co dalej z Trapezem? Na minionej sesji Rady Miejskiej prezydent stanowczo podkreślił, że nie mówi się o rozbiórce obiektu.